Legnickie Pole, tu możesz stracić głowę. 1-2 maja wielkie wydarzenie się szykuje właśnie w tej gminie. Rekonstrukcja, między innymi rekonstrukcja bitwy pod Legnicą z 1241 roku, ale co ja o historii będę mówić, skoro mam przy sobie znawcę 8-letni Piotruś Kukułka. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Podobno twoją pasją jest historia. Tak. Co to oznacza? Historia to jest, że interesujesz się na przykład, co się działo w średniowieczu, w dawnej Polsce, walki różne i bitwy. A o bitwie pod Legnicą coś wiesz? Bardzo dużo. Na przykład? Że Tatarzy użyli podstępu do wygrania, czyli gazu trującego. A skąd ty to wiesz? Bo mama mi bardzo dużo czyta i ja czasem sobie czytam. A taka twoja ulubiona postać z historii? Henryk Pobożny. Henryk Pobożny, ten, który zginął pod Legnickim Polem? Tak. I co on takiego szczególnego miał, ten Henryk Pobożny, że on ciebie tak zafascynował? Że był bardzo dzielny i podczas bitwy inni rycerze uciekali, tylko on świecił przykładem. I ty chcesz brać przykład z Henryka Pobożnego? Tak. Ale jak? To będzie teraz ciężko, bo w dzisiejszych czasach się nie walczy, no chyba, że na rekonstrukcji bitwy. No, ale czasem też szermierce. I będziesz ćwiczył? Będziesz się zajmował szermierką? Nie, nie trzeba, bo już umiem styl średniowiecznej walki. No dobrze, ale coś o tej walce mi opowiesz. Jak ona się skończyła, ta bitwa pod Legnicą? Że Tatarzy wygrali podstępem, i była najważniejsza w dziejach chrześcijaństwa. Henryk Pobożny niestety zginął. Tak. Ale jest teraz dla nas bohaterem. Mhm. Z nami jest również mama Piotrusia. Piotrusiu, mogę zapytać twoją mamę. A. Jak to się stało, że to pani zaszczepiła tego bakcyla historycznego? Piotruś od urodzenia bardzo interesował się tą historią. Od początku przejawiał taką chęć, żebym czytała te książki historyczne. Bardziej się interesował po prostu historycznymi książkami, niżeli bajkami. Posiada bardzo dużo książek, bardzo dużo reprodukcji różnej, czy to hełmy, czy to stroje. Jeździmy bardzo dużo po zamkach na Dolnym Śląsku. Bitwę zna od samego początku, jak Tatarzy najechali na Polskę. Myślę, że mógłby zacząć od tego, skąd się zaczęła ta bitwa, odkąd przyjechali. I zrobiłby to w sposób bardzo ładny, ponieważ jest to jego największa pasja, jaką przejawia moje dziecko. I jest, no, bardzo to lubi. To zaraz nam opowiesz, zrekonstruujesz tę bitwę. Ja tylko zapytam jeszcze panią wychowawczynię, czy rzeczywiście to tak jest, że w szkole widać, że uczeń ma pasję? Renata Ołów, nauczyciel Piotrusia od września. Tak, widać było od samego początku, od pierwszych tygodni, kiedy zaczęłam Piotra uczyć. Piotr oczywiście sprzedawał siebie, mówiąc mi o wielu rzeczach, a czy pani wie? No niestety, pani nie zawsze wiedziała to, co wiedział Piotr, ale Piotr jest też fantastycznym przekaźnikiem tej wiedzy i popularyzuje tą wiedzę historyczną wśród dzieci. Jak to dzieci w tym wieku? Każdy chce zwrócić na siebie uwagę, a ponieważ widziały, że Piotr zwraca moją uwagę, więc myślę, że to świetna okazja, żeby zainteresować też pozostałe dzieci tym właśnie, co się tutaj na naszym terenie działo, w ogóle historią. I tak też się dzieje. Piotruś chętnie opowiada, Piotruś jest w stanie lekcję historyczną w tej chwili poprowadzić. Oczywiście nie zawsze może być ku temu okazja. Piotruś, tak jak każde dziecko uzdolnione, myślę, jest taka prawidłowość. To jest człowiek indywidualista, przesympatyczny, otwarty na ludzi i dzieci. I już dzieciom i koleżankom mówię, na pewno o Piotrusiu nie raz jeszcze usłyszymy. No właśnie, po pierwsze, jak sam mówi, chce być Henrykiem Pobożnym albo przynajmniej podążać jego śladem, ale doskonały materiał na nauczyciela historii. To tak, ale Piotr oprócz pasji takiej historycznej przejawia też inne talenty w kierunkach artystycznych. Przepięknie recytuje, ma niesamowite poczucie rytmu, pięknie śpiewa, także w której z tych dziedzin na pewno da się poznać i być może jeszcze nie raz w tej telewizji go zobaczymy i usłyszymy.
Piotruś, to tak na nasze potrzeby, taka krótka lekcja historii o bitwie pod Legnicą. Możesz nam ją opowiedzieć? Tak, że Tatarzy dotarli do Polski w 1241 roku. Była najpierw bitwa pod Chmielnikiem, zakończona klęską rycerstwa polskiego. Później poszli pod Sandomierz, spalili Sandomierz i poszli pod Kraków. Spalili Kraków. I później poszli pod Wrocław. A na Śląsku zastąpił im drogę książę śląski Henryk Pobożny. Był to najważniejszy z książąt dzielnicowych. Nie należała do niego Śląsk, oprócz Małopolski i część Wielkopolski. Henryk uważał za rzecz konieczną nie uciekać przed wrogiem, ale stawić mu opór. I Henryk Pobożny zastąpił im drogę pod Legnicą. I Henryk Pobożny zginął tak. Tatarzy go okrążyli i dali mu dzidę pod pachę i zaciągnęli go do namiotu swego wodza, Ordu. Ścięli mu głowę. Straszna ta historia, mrożąca krew w żyłach, ale opowiedziana bardzo barwnie i bardzo żywiołowo przez 8-latka, mieszkańca gminy Legnickie Pole, pasjonata historii, dla którego bohaterem jest Henryk Pobożny II. Gratulujemy Ci, Piotrusiu.